Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o Fordzie Focusie trzeciej generacji, zwanej MK3. Samochód zaprezentowany na North American International Auto Show w 2010 roku. Jest produkowany do teraz. W 2014 roku auto przeszło facelifting. Samochód jest następcą Forda Focusa MK2. Jest przedstawicielem segmentu C, oferowany jako czterodrzwiowy sedan, pięciodrzwiowy hatchback oraz pięciodrzwiowe kombi z pięcio-sześciobiegową manualną skrzynią biegów oraz sześciobiegową półautomatyczną skrzynią biegów z napędem na przednie koła oraz z napędem na wszystkie koła. Samochód w wersji hatchback ma długość 435 cm, w wersji sedan 453, w wersji kombi 455. Szerokość to 182 cm, wysokość to w przypadku wersji hatchback i sedan 148, w przypadku kombi 150 cm. Rozstaw osi 264,8 cm. Samochód masa własna od 1270 kg do 1485. Samochód uzyskał w testach Euro NCAP 5 gwiazdek. Pojemność bagażnika to w przypadku wersji hatchback od 363 litrów do 1148 litrów, w wersji sedan 470 litrów oraz w wersji kombi 490 do 1512. Samochód jest konkurentem takich aut jak Citroen C4 drugiej generacji, Fiat Bravo, Honda Civic, Mazda 3, Opel Astra J, Peugeot 308, Renault Megane, Skoda Octavia czy Volkswagen Golf siódmej generacji. Teraz nieco może o samym samochodzie. Samochód jest wyprodukowany w strategii One Ford, czyli jest oferowany na całym świecie w tej samej formie. Focus trzeciej generacji został wybudowany na bazie zmodernizowanej płyty podłogowej pierwszej i drugiej generacji Forda Focusa. Dodatkowo był oferowany także Focus z napędem elektrycznym. Samochód w 2014 roku przeszedł facelifting gruntowny, nowe maska, reflektory, zderzaki, wnętrze, gama silnikowa, wyposażenie. Teraz co nieco może o silnikach. Było tych silników sporo. Tak pokrótce, silniki benzynowe, czyli zacznijmy od najnowszego silnika, od pojemności 3-cylindrowy 1.0 EcoBoost o mocy od 100 do 125 koni, 4-cylindrowy 1.5 EcoBoost o mocy od 150 do 182 koni, 4-cylindrowy 1.6 EcoBoost o mocy 150 do 182 koni, 1.6 czterocylindrowy wolnossący motor o mocy od 85 do 125 koni. Wersja LPG 117 koni. Dodatkowo wersja Flexi Fuel 1.6 120 koni oraz motor 2.0 Ti VCT Flexi Fuel 165 koni oraz dwulitrowe motory turbo doładowane EcoBoost 250 koni w wersji ST oraz 350 koni w wersji RS. Przy silnikach diesla teraz co nieco 4-cylindrowy 1.5 TDCi o mocy od 95 do 120 koni, 1.6 TDCi o mocy od 95 do 120 koni, 2.0 TDCi o mocy od 115 do 185 koni. Samochód był oferowany w kilku wersjach wyposażenia. Między innymi Ambient Start, Ambient Trend Edition, Trend Sport Sing Edition, Business Titanium. Dodatkowo były wersje usportowione, czyli Trend Sport, ST-Line, ST-Line Red, ST-Line Black oraz wersje sportowe, czyli ST, ST2 oraz RS.
Standardowe wyposażenie było bardzo bogate. Zaoferowało m.in. 6 poduszek powietrznych, komputer pokładowy, elektryczne szyby, lusterka, centralny zamek, klimatyzację. Można było dodatkowo doposażyć w wersję przednią szybę podgrzewaną, co już jest znane już sprzed kilkunastu lat. Powiedzmy, Ford w tym brylował w podgrzewanej przedniej szybie elektrycznie. No to by było na tyle odnośnie takiej podstawowej opisu samochodu. Teraz co nieco może o samym samochodzie. Na pewno samochód stracił trochę na funkcjonalności w porównaniu do wersji MK2. Nie jest już tak przestronny jak poprzednia wersja Forda Focusa. Dodatkowo, w przypadku, jeżeli osoby siedzą dosyć spore, z tyłu jest sporo mniej miejsca. W przypadku wersji z kołem zapasowym, bagażnik także ulega zmniejszeniu do trochę ponad 300 litrów. Normalnie koło zapasowe zabiera praktycznie 60 litrów bagażnika. Także tutaj warto wybrać raczej zestaw naprawczy. Samochód miał bogate wyposażenie, tak jak już powiedziałem. Można było w wersji po faceliftingu także wyposażyć auto w takie elementy wyposażenia, jak choćby tempomat adaptacyjny. Tutaj warto także zwrócić uwagę na szeroki wybór silników. Teraz co nieco może o samych silnikach. Najwięcej Ford Focus ma na rynku egzemplarzy, oczywiście z silnikami diesla, bo samochód był często przez floty wybierany, czyli 1.6 TDCi o mocy od 95 do 120 koni. Silnik wspólnie opracowany z koncernem PSA, czyli Peugeot Citroen, aczkolwiek różniący się paroma szczegółami. Na pewno warto wybrać silnik 1.6 benzynowy Duratec, jak także tę późniejszą wersję ze zmiennymi fazami rozrządu. Nadaje się do instalacji gazowych, aczkolwiek trzeba zwrócić uwagę na sprawdzanie luzów zaworowych oraz wymianie paska rozrządu w terminach. Rozwinięciem tych silników są silniki EcoBoost, aczkolwiek tutaj samochód jest bardziej paliwożerny. O ile silnik 1.6 może zamknąć się spalaniem średnim w granicach 8 litrów, to w przypadku EcoBoosta może być to już sporo więcej. Takim oszczędnym silnikiem jest także wersja 1.0 EcoBoost, trzycylindrowa. Niestety tutaj, co do żywotności, jeżeli auto ma powyżej 200 tysięcy kilometrów, to silnik był prognozowany na jakieś 250-300 tysięcy kilometrów. Musimy zwrócić uwagę, jak ten silnik się zachowuje, czy był serwisowany oraz czy nie wydaje jakichś dziwnych dźwięków. W przypadku silników diesla tutaj trzeba zwrócić uwagę na zarówno 1.6 TDCi oraz 2.0 TDCi. Żywotność silników jest spora, bez problemu pokonamy nawet 300-400 tysięcy bez napraw. Trzeba zwrócić uwagę na osprzęt, wtryskiwacze, pompę wysokiego ciśnienia, filtry DPF, szczególnie przy jeździe po mieście. Trzeba także pamiętać o paskach rozrządu, o wymianie pasków rozrządu w terminie. Co do awaryjności, co się psuje w Fordach Focusach trzeciej generacji, trzeba zwrócić uwagę, że samochód nie jest zbyt awaryjny. Mogą pojawiać się wycieki oleju ze skrzyni biegów, z półosi. Dodatkowo automatyczne skrzynie biegów są dosyć żywotne, aczkolwiek trzeba pamiętać o wymianie oleju. Co do wnętrza, czasami w wyeksploatowanych egzemplarzach dochodzi do zniszczenia wnętrza, skrzypienia, powiedzmy, różnych części plastikowych w środku, ale raczej się to zdarza, gdy samochód jeździł, powiedzmy, po drogach jakichś
nieutwardzonych i ma spory przebieg, powyżej 200 tysięcy. Układ jezdny, zawieszenie wytrzymuje sporo, jeżeli już coś wymieniamy, to raczej końcówki drążków czy łączniki stabilizatora, nie są to drogie części. Jest sporo zamienników, sporo warsztatów specjalizujących się w Fordach. Co do spalania, w przypadku diesla średnie spalanie może to być od nawet 5-6 litrów. W przypadku Durateka jest to 7-8 litrów. W przypadku EcoBoosta jednolitrowego także może być to 6-7 litrów, ale w przypadku 1,5 litrowego już 8-9 do 10. Na rynku jest sporo egzemplarzy. Praktycznie można powiedzieć, że najtańsze egzemplarze kupimy już blisko od około 30 tysięcy mniej więcej w górę, aczkolwiek na egzemplarze po faceliftingu, szczególnie z polskiego salonu, musimy wydać grubo nawet powyżej 40 tysięcy złotych. Także to by było na tyle odnośnie Forda Focusa trzeciej generacji. Zapraszam do subskrybowania kanału, bycia na bieżąco, oglądania. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich widzów.